Witam serdecznie. Tematem dzisiejszego wykładu jest uzbrojenie i umundurowanie europejskich i polskich formacji wojskowych w XVII i XVIII wieku na wybranych przykładach. Zawsze wojna kojarzy się z czymś strasznym, z czymś, co doprowadza ludzi do naprawdę złych czynów. Ja będę chciał jak gdyby, dzisiaj opowiedzieć o tym, jak wyglądało uzbrojenie w czasach nowożytnych. To, czym żołnierz się posługiwał, to, czym próbował walczyć w imię króla, w imię państwa. Będą to elementy różne, bo czasy nowożytne. Pola bitew w nowożytności zaczynają, jak gdyby na nich dominować, zaczyna dominować broń palna, która zmienia wiele, zmienia praktycznie wszystko, zmienia taktykę, zmienia też uzbrojenie owych żołnierzy. To zbroje, które pamiętamy ze średniowiecza, one przestają funkcjonować. Żołnierze zarzucają te zbroje na rzecz skórzanych koletów, później już tylko mundurów. Niektóre formy pancery że zostają oczywiście w formacjach typu kirastierskiego nawet do wieku XIX. Nie ma już też ochrony głowy. No, początkowo oczywiście ona funkcjonuje w postaci hełmów. Zaczyna ona ustępować na rzecz kapeluszy. Najpierw z szerokim rondem, potem tak zwanych tricornów w XVIII wieku. Oczywiście rozbudowują się także struktury wojsk. Nie tylko już mamy samych strzelców pieszych, mamy także pikinierów. Sami strzelcy się też rozbudowują, fizylierów, woltyżerów, grenadierów itd. itd. To wszystko będę chciał dzisiaj zaprezentować tak, abyście w przyjemny sposób zrozumieli, jak to wyglądało, czym się charakteryzowało i jak wyglądały poszczególne formacje. Rozpocznę od uzbrojenia zaczepnego. Pierwszym takim elementem jest broń biała w postaci rapiera. Rapier to jest broń, która ewoluowała w wieku XVI, XVII, stając się taką smukłą, dosyć długą, bo ostrze rapiera, czyli głownia, sięgała nawet 125 cm, czyli broń długa. Była ona charakterystyczna, ponieważ można było przełożyć palec wskazujący przez jelec, lub palec wskazujący środkowy przez jelec, obejmując taką część nazywaną ricasso, ona była tempa wobec głowni, w ten sposób też zmieniała się szermierka tej broni, można było z nią zadawać precyzyjne cięcia, czy też pchnięcia w stosunku do przeciwnika. Były też różne typy, które charakteryzują się rękojeścią, z rękojeścią koszową, rękojeścią kabłonkowo-obłękową, czy też rękojeścią dzwonową lub mieczową tak zwaną, bo niektórzy bronioznawcy uznają, że rapier jest ewolucją miecza, więc jak gdyby od niego się wywodzi, tylko od niego jest smuklejsza, lżejsza i łatwiej nią też władać. Kolejnym elementem broni jest pałasz, który także był bardzo popularny w wieku XVII i w wieku XVIII. Pałasz z kolei jest troszeczkę szerszy, szerszą głównie, masywniejszy jest. Jego rękojeść jest rękojeścią koszową, tak jak widzicie to na zdjęciu, ale może być także rękojeść szabelna, lekko nachylona, ale zawsze głownia jest prosta, dwusieczna, która funkcjonowała w czasach nowożytnych. Kolejny element, który pojawia się dosyć często, to jest szabla. Można powiedzieć, że to jest broń narodowa Polski. Szabla charakteryzuje się pewną krzywizną. Jest to broń jednosieczna, czyli ostrze, zaostrzona jest z jednej strony. Robi się nią cios, ciosy zamaszyste. Posiada też kabłą, który chronił dłoń. E, oczywiście nie, jest to, nie było to regułą, bo szabla e, zwana karabelą e, posiadała, nie posiadała tak naprawdę kałonka, tylko krótki, krótki jelec. E, Zadawały się nią ciosy zamaszyste. Charakterystyczne jest to, że cios szablom e, był groźny, ponieważ można było e, zadawać cios przeciągający. E, czyli jeżeli się uderzyło w jednym miejscu, można było tą szablą przeciągnąć, tak naprawdę po całej powierzchni e, ciała. Inaczej niż to robiło się bronią prostą, gdyż broń prosta zadawała krótkie cięcia, takie małe. Ta mogła zadać naprawdę długie, długie rany. Kolejnym elementem jest pika, bardzo charakterystyczna, znajdująca się na wyposażeniu pikinierów, którzy zawsze stali na zewnątrz szyku, tak zwanego czworoboku piechoty, ochraniając strzelców. Pika składała się z krótkiego grotu oraz wąsów odchodzących od grotu w dół, która zabezpieczała drzewiec. Sam drzewiec był bardzo długi od 4,5 do 5 metrów. Walczyło się nią oburącz, często jak gdyby zapierając o ziemię, przytrzymując stopą i nachylając w kierunku atakującego przeciwnika. Przede wszystkim jazdy, która miała się na tą pikę nadziać, a nie dojść do, do żołnierzy. Ciekawą bronią był berdyż. Berdyż to był topór osadzony na trzonku długości 150 cm. Taki topór w kształcie pół dosyć masywny. Można było walczyć tym oburącz. Jeżeli się walczyło oburącz, można było tak naprawdę przeciąć przeciwnika na pół. Dodatkowo ma takie na górze wycięcie, które pozwalało oprzeć broń, oprzeć muszkiet i służył to jako, jako forkiet do broni palnej, czyli spełniał też podwójną swoją rolę. Przejdźmy teraz do broni palnej. Broń palna, czyli królowa pól bitewnych w czasach nowożytnych. Na zdjęciach widzimy muszkiety z zamkiem lątowym. Zamek lądowy jest to jak gdyby pierwsza forma tego, w jaki sposób próbowano tą broń palną odpalać. Oczywiście wcześniej odpalano to ręcznie, czyli ląd, trzymano w dłoni, próbowano podpalać proch podsypany na tak zwanej panewce, ale to utrudniało celowanie, dlatego zaczęto eksperymentować i Wynaleziono właśnie na przykładzie kuszy taki taką proki, prosty mechanizm, który polegał na tym, żeby w szczęki kurka włożyć tlący się ląd i nacisnąć dźwignię spustową. Pod koniec XVI wieku pojawia się. Już język spustowy, czyli taki króciutki, który my znamy z, z broni palnej. Dodatkowo, aby zapobiec przypadkowemu odpaleniu, wokół tego języczka umieszczono kabłąk, który miał jak gdyby blokować wszelkie dodatkowe ruchy. Oczywiście po naciśnięciu. Języka spustowego, kurek opadał z lątem na panewkę, gdzie był podsypany proch. Ona się, Ten proch się zapalał. W, tam był otwór, który podpalał proch, znajdujący się w komorze lufy, gdzie znajdowała się kula następował wyrzut pocisku. Pod koniec XVI wieku pojawia się Panewka z automatycznie odsuwaną pokrywką wcześniej, jak gdyby tą pokrywkę trzeba było ręcznie zasunąć, ręcznie odsunąć przed oddaniem strzału to też się zmienia, żeby jak najbardziej zautomatyzować oraz przyspieszyć strzelanie. Bronią, której najczęściej stosowano zamek lądowy był arkebus. Arkebus była to broń palna tak piechoty jak i jazdy. Strzelająca pociskami dosyć du dużego kalibru, od powyżej 15 mm średnica kuli, nawet do 20. Charakterystyczne jest to, że pierwsze arkebuzy miały kolbę w kształcie takiego prostego, ściętego pięciokrotnie pięciograniastem, którą przykładano do barku lub też wkładano pod pachę i, i strzelano. Te kolby, one nie były jeszcze takie, jakie my znamy współcześnie, znacznie się różniły. Ta ewolucja tej kolby, ona z, była, przeszła dług, długą drogę, bo tak naprawdę dopiero pod koniec osiem, w XVIII wieku tak naprawdę przyjmuje kształt, który my znamy dzisiaj. Arkebuzy bardzo często właśnie posiadały ten zamek lątowy, ale także posiadały zamek kołowy, bo zamek kołowy to jest kolejna ewolucja w stosunku do broni palnej, ponieważ tutaj mamy przykład. Takiej precyzyjnego mechanizmu, który miał odpalać i wyrzucać pocisk z broni palnej. Polegało to na tym, że w zamku znajdowała się sprężyna, wokół której było takie koło zębate, zębate ponacinane. Nakręcało się to koło takim specjalnym kluczem, czworograniastym. Aż do momentu, gdy znalazło się w odpowiedniej pozycji, zostało zablokowane. Wtedy w kurek wkładano piryt, odciągano go, kładąc go właśnie na tym naciągniętym kole, częściowo też tam nad panewką, i w momencie, gdy już tak było ustawione, wystarczyło nacisnąć spust, koło się szybko obracało. Trąc o ten piryt, wytwarzając iskry, które padały na panewkę, i następował zapłon e, prochu, a następnie prochu znajdującego się w komorze lufy oraz wyrzut e, pocisku e, w stronę przeciwnika. Oczywiście, e, ta broń bardzo często używana była przez jeźdźców w postaci to, czy to pistoletów, czy też broni długiej, ze względu na to, że nie trzeba było powiedzmy. Z Trzymać lątu, tak, który się żył, wystarczyło tylko tak naprawdę nakręcić, położyć kurek i, i odpalić. Można było już mieć broń wcześniej przygotowaną. Po odpaleniu oczywiście tej broni, jeżeli były dwa pistolety znajdujące się w rękach żołnierza konnego, on odkładał tą broń i sięgał po broń białą w postaci rapiero i zaczął walczyć wtedy już ręcznie bardzo często właśnie jejscy używali bandolierów. To była broń krótka, znaczy krótka w, w stosunku do muszkietu oczywiście, ponieważ ona jej całkowita długość to jakieś 110-120 cm. Ona była zawieszona na takim szerokim pasie. Dodatkowo do tego bandoliera była przymocowana taka Sztabka, taki pręd, na którym znajdowała się antapka, która można było przesuwać na pewnej odległości i ładować tą broń, siedząc w siodle. Bo ładowanie broni w czasach nowożytnych odbywało się od przodu, czyli od wylotu lufy. Należało wsypać proch, następnie przebitkę, kule, to wszystko przybić, i dopiero wtedy można było oddać strzał. Nie było ładowania tylcowego. To powodowało, że, by, że jeźdźcom należało jakoś to umożliwić to ładowanie w, w siodle. Kolejną ewolucją jest zamek skałkowy. Zamek skałkowy w sumie taka najbardziej doskonalsza, czy doskonalsza forma po prostu zamka w broni palnej, bo tak jak mówiłem o zamku lądowym, on przetrwał 200 lat na polach bitew, czyli w XVI-XVII wieku był używany. Zamek kołowy był w wieku XVI, no i zamek skałkowy pojawia się pod koniec wieku XVII i tak naprawdę do połowy wieku XIX funkcjonuje na polach bitew. Konstrukcja dosyć prosta, bo z. W... W kurek, w szczęki kurka wkładano skałkę, w taki kawałek krzemienia, który miał uderzać o krzemień, o krzesiwko, które też jednocześnie przykrywało panewkę z prochem. W momencie uderzenia to krzesiwko się odsuwało, a iskry padały na proch znajdujący się na panewce. Następował zapłon i wyrzut pocisku. Oczywiście e, używany także w broni krótkiej, czyli w pistoletach, jak również w broni długiej, e, czyli w muszkietach. E, na tych zdjęciach widać e, wczesne. E, Muszkiety z zamkami lątowymi i całe wyposażenie czyli tzw. Tak bandolier, pas, na którym były zawieszone miarki z prochem w takich drewnianych pojemniczkach. Widać ląty, widać oczywiście także rożki prochowe. Należało rożkiem, czy tym pojemnikiem, z odmierzoną miarką wsypać go cały proch do lufy. Następnie kulę owinąć w szmatkę, włożyć ją do lufy i stemplem przybić. Dopiero wtedy można było troszeczkę podmuchać w ląd rozżarzony, odsunąć panewkę i nacisnąć spust. Na tym małym filmiku widać muszkietera już. Z wieku późniejszego, czyli z wieku XVIII, końcówka XVIII, początek XIX, gdzie strzela strzelbą, karabinem już z gotowymi ładunkami prochowymi, które są powyżej. Czyli to jest w takim papierku, znajdował się proch, ładunek prochowy i kula. Należało najpierw odgryźć kulę, oczywiście nie połykać, wsypać proch, wrzucić ten papierek i wplunąć tą kulę do lufy. Następnie wziąć stempel, e Włożyć go do lufy, przybić wszystko, zresztą jak to ten żołnierz robi, i dopiero wtedy można było odciągnąć kurek i oddać strzał. Oczywiście część prochu musiała pójść też na panewkę, bo inaczej, którą następnie zakrywano, żeby nie wyleciał, jeżeli już robimy, bo Muszkiet, ten wczesne muszkiety sięgały nawet 150-170 cm, ważyły od 5 do, do 7 kg i potrzebowały forkietu, czyli takiej specjalnej podpórki, którą, na której kładło się muszkiet, aby oddać e, strzał. Broń była ciężka, była długa. Oczywiście to się zmieniło już w wieku XVIII stała się lżejsza. Forkiety zostały odrzucone dzięki zamkowi skałkowemu były lżejsze i można było tak naprawdę operować tylko własnymi dłońmi, nie przejmować się tym, że należy broń o coś oprzeć. Do, taką swoistą rewolucją było wprowadzenie bagnetu, bo pod koniec XVII wieku we Francji, dokładnie w latach 70. XVII wieku, za panowania Ludwika XIV, przeprowadzono reformę armii. Odrzucono piki i wprowadzono bagnety. Pierwsze bagnety były ciekawe, ponieważ były wkładane do środka lufy. Po oddaniu strzału wyjmowało się taki sztylet obusieczny specjalnie ukształtowaną rękojeścią w formie takiego stożka na końcu pogrubionego kulą. Wkładało się do lufy i muszkiet wtedy służył jako włócznia. Problemy były różne, ponieważ przy mocniejszym uderzeniu ten bagnet mógł się zablokować w lufie i trudno było go wyjąć, więc broń tak naprawdę nie nadawała się do strzału. Ewentualnie mógł wypadać i wtedy już nie było gdyby, ochrony w postaci takiej przedłużonej, przedłużonej włóczki. Rozwiązanie przyszło dosyć szybko. Już pod koniec XVII wieku wynaleziono bagnety. Tulejowe, czy też pierścieniowe, chodziło o to, żeby takim, taką tuleję zakładać na wokół lufy, tak? mocując ją w jakiś, taki sposób, żeby nie spadała ta broń. Ostrze było, lekko od, odchodziło od tej lufy, dzięki temu można było założyć bagnet i tak naprawdę ładować broń od przodowo. Co nie przeszkadzało ładującemu i w razie, jak gdyby niewykonania, pełnego załadowania, a, a ataku na broń białą, mógł spokojnie już wtedy walczyć. Tym bardziej, że cały ten karabin był bronią, bo można było walczyć kolbą, można było właśnie walczyć bagnetem. Z, też były bagnety mankietowe, one są późniejsze w prawym dolnym rogu widać taką, taki sztylet nakładany na, na sztabkę przymocowaną do lufy troszeczkę inaczej już wyglądający, można też było to zdjąć i walczyć samym bez zakładania na karabin przejdźmy teraz do uzbrojenia chronnego, do tego czym próbowano chronić własne ciało no, zaczniemy od ochrony głowy Takim w sumie charakterystycznym hełmem epoki nowożytnej jest morion. Morion, hełm otwarty. Mamy dwa typy. Pierwszy typ to jest morion łódkowy. Przypomina łódkę, bo ma z taką kryzę, która jest opuszczona w dół, ale zagięta do góry. Z takim wydatnym też grzebieniem. Ona służyła głównie strzelcom, i to strzelcom pieszym oczywiście używana również przez strzelców konnych. Aby można było łatwo celować, tak? Tak, hełmy zamknięte, one już odchodzą z pól bitewnych, takie, jakie występowały w średniowieczu, w późnym średniowieczu. Oczywiście w XVI wieku również były hełmy zamknięte. Moriony w XVI wieku zaczynają dominować wśród piechoty, tak jak w średniowieczu kapaliny. Drugim typem moriona jest morion gruszkowy, tak zwany. On ma trochę mniejszą kryzę, opuszczoną w dół, Kończy się jego szczyt dzwonu, bo tak nazywa się ta okrągła część, taką takim haczykiem skierowanym do tyłu. Oba te moriony także posiadały takie trójkątne policzki, okute blaszkami czy łuskami, aby też chronić troszeczkę oczywiście boki twarzy, ale jednocześnie zawiązać pod brodą, żeby, żeby nie spadł. Kolejnym uzbrojeniem jest e, sz, szyszak. Szyszak pojawia się e, w XVII wieku e, jest, i też pod koniec XVI również e, dosyć charakterystyczny, ponieważ e, dzwoni e, półokrągły, posiada daszek, taki lekko spiczasty, i przez ten daszek przepuszczony jest nosal. Ten nosal jest przykręcany śrubą, można było go pod, podnieść, opuścić. Na końcu tego nosala znajdowało się takie zgrubienie w kształcie liścia. W Polsce używano szyszaków, używało husaria i oni mieli liście lipy. Często to były też liście śliwy, to po prostu przypominało formę, formę liściastą. Na przykład w Anglii w połowie XVII wieku w armii Cromwella Szyszak zamiast tego ruchomego nosala otrzymał przynitowane takie trzy pręty, które miały chronić twarz. Oczywiście przed kulą to nie chroni, ale chroni przed ciosem bronią białą, aby nie, nie przeciąć tak naprawdę twarzy czy, czy, nie, czy jej nie zranić ciosem poprzecznym. Kolejnym elementem jest kapelusz, bo on zaczyna dominować w XVII wieku na polach bitewnych. Co jest ciekawe, nadal próbowano chronić głowę i wkładano pod kapelusz takie metalowe wstawki, czy to kratowane, czy też pełne. One mogą nawiązywać do tak zwanych chemów sekretnych, zakładanych w średniowieczu pod chem wielki. Tutaj wkładano go pod kapelusz, aby no chronić tą głowę przed ciosem, szablą czy też rapierem. No w Anglii sporadycznie zaczął się pojawiać kapalin właśnie w formie kapelusza wykonane cały z metalu. Z jedną kryzą podgiętą do góry, tak jak moda. Zalecała w tym czasie i też z nosalem przepuszczonym przez tą kryzę. Oczywiście to się nie przyjęło. Przyjęły się głównie kapelusze tekstylne, które cały czas wtedy funkcjonowały. Tutaj mamy przykład zbroi pikinierskiej, takiej trzy czwarte, charakterystycznej dla, dla tej formacji. Posiadała Kirys, czyli na pierśnik i na plecznik, czyli to, co chroniło pierś i to, co chroniło plecy. Do tego dochodziły także na biodrki, takie folgowe, zwisające od Kirysa na wysokości pasa, tak do chroniące właśnie te, te biodra oraz ochronę ramion. Do tego był chem oczywiście Morion albo szturmak, czy też szyszek. Kolejną zbroją, która funkcjonowała w, w tych czasach, w XVI-XVII wieku, jest zbroja kirasierska. Tutaj już mamy zbroję pełniejszą, sięgającą do kolan. Charakterystyczne jest to, że w tej zbroi e, na biodrki są długie i nienaturalnie szerokie, tak, z, które miały. One tak naprawdę były wzorowane na spodniach ówczesnych, e, ówczesna moda z, podyktowała coś takiego. Oczywiście też na tyle szerokie, żeby można było dosiąć konia, bo tej zbronia służyła jeźdźcom. E, na ramienniki bardzo mocno też zachodzą na, na pierśnik. Dodatkowo, oczywiście, mógł być też obojczyk, który często chronił szyję, wkładany pod kirys. No i hełm. No tutaj jest przykład hełmu zamkniętego. Oczywiście później to były szturmaki czy też szyszaki, które funkcjonowały. Kolejnym elementem jest zbroja arkebuzerska. Ona jest dosyć prosta. Zakładana była na skórzany kolet. E, taki rajtrok right e, składała się tylko z napierśnika i naplecznika połączonych e, takimi szelkami metalowymi czy też skórzanymi, okutymi metalem i w pasie związana pasem. E, była to dosyć gruba blacha sięgająca nawet 8-9 mm. Chodziło o to, że miała powstrzymać kulę e, z muszkietu e, czy też z broni palnej. Często też do tej zbroi arkebuzerskiej dodawano metalową rękawicę na lewą dłoń, która była z karwaszem sięgającym często do, do łokcia. Przejdźmy teraz do formacji. Tak? Już mówiłem o zbroi pikinierskiej, e, i którą używali pikinierzy. Pikinierzy była to formacja, która w XVI i XVII wieku była bardzo liczną formacją na polach bite w całej Europy. E, miała, służyła jako ochronę strzelców, stawała zawsze w pierwszych szeregach, nachylała e, swoje piki w kierunku nacierającego przeciwnika. Ich dodatkową bronią był rapier którym także walczyła. Z, oczywiście pod koniec XVII wieku pikinierzy już zaczynają schodzić z pól bitewnych, no bo tak jak na początku XVII wieku trzech pikinierów występowało, przypadało na jednego muszkietera, to już pod koniec wieku XVII to był jeden pikinier na trzech muszkieterów, a na początku, początku XVIII wieku praktycznie schodzą z pól bitewnych. Tym bardziej, że reforma armii francuskiej z lat 70. spowodowała, że Armia Ludwika XIV stała się wzorem dla armii europejskiej, była na tyle nowoczesna i dobrze wyposażona, że wszystkie armie chciały wyglądać podobnie czy też tak samo. Kolejną formacją są muszkieterzy, którzy właśnie strzelali długą bronią palną, posługiwając, posługiwając się tymi forkietami. Jako broń boczną mieli rapiery. Strzelcy, którzy mieli za zadanie no, osłabić przeciwnika, strzelać do niego. Jak już widać, za uzbrojenie ochronne często służył tylko hełm. Nie posiadali już tak naprawdę uzbrojenia ochronnego na ciele, czyli na piersi, a nawet już w XVII wieku, tylko kapelusz, żadnego uzbrojenia ochronnego, bo stwierdzono, że tak naprawdę penetracja kuli w tym czasie była tak mocna, że ta zbroja nic nie dawała. Oczywiście nie we wszystkich formacjach. Kolejną formacją są grenadierzy. Oni pojawiają się już w XVII wieku. Jest to, początkowo oni byli gdyby formacją, która miała rzucać granaty, tak, i walczyć na bagnety. Oczywiście wybierano do nich najwyższych, najsilniejszych żołnierzy, którzy byli taką jednostką wyborową, walczącą, oni już posiadają tak naprawdę mundury. Przykład tutaj, co jest na zdjęciach, mundur francuskiego grenadiera XVII wieku, jak można zauważyć, jest kolorowy. I właśnie te kolory, one zaczynają dominować na polach bitew. Bo tak jak do połowy XVII wieku dominują różne stroje, często to są stroje cywilne, adoptowane na potrzeby żołnierzy, albo uzbrojenie ochronne, to tak od drugiej połowy XVII wieku zaczyna pojawiać się kolor. I to dosyć intensywny kolor, który miał świadczyć o jednostce, w której służy dany żołnierz, a w XVIII wieku, jak gdyby świadczył o przynależności do państwa. Każde państwo wybrało sobie jeden kolor, czy to specjalnie, czy niespecjalnie. Tak jak w Wielkiej Brytanii mamy czerwony, w Anglii mamy jasnoniebieski, w prusach czarny. I ten kolor tak naprawdę w mundurach dominował. Te kolorowe mundury, one były wprowadzane specjalnie, bo patrząc na to, w ile. Dymu powoduje spalanie prochu czarnego. To jeżeli mamy na polu bitwy 10 tysięcy żołnierzy, którzy jednocześnie odpalają swoje karabiny, to tak naprawdę taka mgła ich przysłania. I chodziło o to, żeby dowódca wiedział, gdzie są jego żołnierze, żeby mógł rozpoznać, je, która formacja gdzie stoi i gdzie naciera, czy, czy się wycofuje. Kolejnym są fizylierzy. Fizylierzy oczywiście to też jest rodzaj piechoty. Początkowo to byli razem z muszkieterami w formacji. Później określano fizylieriami, tak naprawdę strzelców lekko którzy posiadali tylko i wyłącznie karabin e, z samkiem skałkowym, e, czy też broń boczną w postaci puszabli, albo właśnie oficerowie szpady, e, czy pałasza, e, z, w mundurze oczywiście, e, i tak dalej. E, kolejnym są e, arkebuzerzy. Formacja początkowo piesza, później oczywiście konna, z, nacierająca z, na przeciwnika jadąc na koniach i strzelając po prostu do niego. Kolejną formacją są rajtarzy. Walczący także bronią palną, bronią białą, posiadający także kirys. Oraz hełm w typie szturmaka czy też szyszaka, lub po prostu po prostu kapelusz. Kolejną formacją są kirasierzy. Ta formacja w sumie przeszła największą ewolucję, bo tak jak w XVI-XVII wieku posiadała zbroje takie 3 czwarte osłaniające od kolan aż po szyję, to w wieku już XVIII to uzbrojenie ochronne zaczęło się zmniejszać i pozostał tak naprawdę tylko kirys, czyli ochrona piersi, ochrona pleców. Dodatkowo oczywiście ochrona głowy w postaci jakiegoś kasku ta, y, lub wysokiej czapy, albo po prostu zwykłego kapelusza w, w typie trikorna, takiego trzyrożnego formacja która ten kirys posiadała dosyć gruby chodziło o to o wzmocnienie ochrony piersi i występowała aż do XIX wieku nawet można powiedzieć że prawie że do końca funkcjonowały jednostki kirasierskie w poszczególnych armiach europejskich Kolejną formacją są dragoni. Dragoni, którzy powstali jako piechota konna, czyli dojeżdżali na pole bitwy na koniu, po czym zsiadali z niego i walczyli. Walczyli bronią palną, muszkietami czy arkebuzami początkowo. Oni przeszli ewolucję, stając się w XVII wieku, a już na pewno w XVIII, formacją typowo konną. Walcząc, walczyli konno, już nie zsiadali, chyba że wymagała tego sytuacja. W tych formacjach dragońskich zaczęto jak gdyby ich wyposażać w takie hełmy, kaski, które przypominały troszeczkę starożytne hełmy. Była to formacja dosyć elastyczna w, w ataku i występowała prawie w każdym państwie europejskim w czasach nowożytnych. Bardzo ciekawą formacją są huzarzy. Jest to jazda węgierska, lekka. Swoje początki ma już w wieku XVI, ale tak naprawdę swój renesans zaczyna przechodzić w wieku XVIII. Zaczęto tworzyć coraz, w poszczególnych państwach coraz liczniejsze pułki huzarów. Byli dosyć ciekawie wyposażeni ich podstawową bronią była szabla był też krótki karabinek. Cechą charakterystyczną był ich strój, który składał się z Dolmano i Mentyka, czyli takiej sznurowanej kurteczki i zarzucanej takiej pelerynki, z dosyć w ciekawych barwach, dodatkowo w sumie funkcjonowali prawie w każdym, w każdym państwie tego czasu. No, przejdźmy teraz do Polski. W Polsce posiada bardzo interesujące formacje. Pierwszą taką formacją jest Husaria, która narodziła się w XVI wieku w Polsce i przetrwała do wieku XVIII. Miała ona charakter jazdy ciężkiej, wyposażona w zbroję, taką półzbroję chroniącą piersi i, i ramiona. Dodatkowo hełm w kształcie szyszaka, czy też formy kapalinu, który funkcjonował. Ciekawe jest to, że po 1675 roku na wyposażenie husarzy wchodzi zbroja karacenowa, składająca się z łusek naszytych na skórzany podkład. Które, e, która była cięższa o zbroi tej płytowej, pierwszej, klasycznej, husarskiej o 10 kg. Jak klasyczna zbroja ważyła 15, to karacena 20, czyli była cięższa, mniej wygodna i mniej chroniła przed ciosami czy też e, kulami. Podstawową bronią husarza była, była szabla, tzw. Tak szabla husarska, zwana także szablą czarną. To jest takie skojarzenie elementów wschodnich i zachodnich. Charakterystyczne jest to, że szabla husarska posiadała taki pierścień przymocowany z boku szabli, przez który przekładało się kciuk. To miało duże znaczenie, bo to była taka dźwignia, która powodowała, że szablą można było szybciej operować. Jednak Husaria kojarzy nam się z kopią. Kopia, polska kopia Husarska była dosyć długa, od 4,5 do 5,5 metra. Posiadała proporzec sięgający nawet 4 metrów, na, zwieńczony był grotem nawet 50-centymetrowym. Poniżej znajdowała się kula, która służyła jak jako formę z odciążania częściowego, wykonywana była ta kopia z lekkiego, kruchego drewna, które można było drążyć, bo od grotu aż do kuli ta kopia była w środku wydrążona, czyli pusta, sklejana z dwóch kawałków. Chodziło o to, żeby była na tyle lekka, aby można było ją operować, no bo ma ponad 5 metrów. Husarz wkładał ją pod pachy i wtedy nacierał na przeciwnika. Po skruszeniu tej kopii oczywiście dochodziło do walki wręcz. Po skruszeniu kopii posługiwał się koncerzem, formą, która posiadała nawet 150 cm długości, przeznaczona wyłącznie do kłucia. Chodziło o to, żeby po skruszeniu kopii można było wyjąć ten koncerz z pochwy znajdującej się pod siodłem i Pchać go w kierunku piechoty, czy też nawet nacierać na niego jako taką bronią, bronią długo. Bardzo ciekawą formacją polską są ta, jest także jazda pancerna. Pancerni, pancernymi nazywano formację jazdy kozackiej i na litwie nazywanej petychorcami od połowy XVII wieku. Uzbrojona była bardzo interesująco, bo można by powiedzieć, że nawiązywała swoim wyglądem trochę do średniowiecza, ponieważ posiadała kolczugę, włócznie, Tarczę nazywaną kaukanem z typu wschodniego, szable, często też szable właśnie husarską, nadziak. Oczywiście oprócz szabli i włóczni była także broń palna, ale był także łuk i kołcza na strzały. Bardzo ciekawe i charakterystyczne jest misiurka, czyli ta, ten element zakładany na głowę. To było takie denko wypukłe o średnicy 15 cm, które, do którego przyczepiony był czepiec kolczy. Była to jazda średnia, która wykonywała różne zadania, dlatego tak urozmaicone uzbrojenie posiadała w postaci broni białej, broni palnej, czy też właśnie tych łuków lub też włóczni. Ostatnią formacją, którą chciałbym przedstawić jest Kawaleria Narodowa. Powstała w 1777 roku z połączenia Husarii i jazdy pancernej. Jak widać, nie posiada ona już ani uzbrojenia ochronnego w postaci kirysu, jak przy Husarii, czy kolczugi, jak przy jeździe pancernej. Są to mundury, mundury wzorowane na, na mundurach europejskich, już z wyłogami, spodnie z lampasami. Nakryciem głowy jest rogatywka, czyli taka charakterystyczna czapka narodowa polska, która będzie gdyby elementem takim. Odróżniającym nasze formacje w wieku także XIX, gdzie Polski nie będzie na mapach Europy, ale będzie, będą formacje, które będą walczyły razem z Napoleonem w różnych częściach Europy, i ta rogatywka, ona rzeczywiście będzie mocno się wyróżniała. Kolory które tutaj są zaznaczone, one zostały wprowadzone na podstawie uniwersału z 1746 roku i 1785, pokazując w jaki sposób mają te formacje wyglądać. To tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moja prezentacja się podobała Wam i zainteresuje Was troszeczkę tą historią uzbrojenia, która według mnie jest bardzo ciekawa i intrygująca, bo te części starego uzbrojenia, czy z czasów nowożytnych, czy wcześniejsze, są pasjonujące i wyglądają niesamowicie. Dziękuję bardzo.